Matusz, powiedz, kiedy dowiedziałeś się o zainteresowaniu ze strony Śląska twoją osobą? Parę dni temu. Wszystko działo się bardzo szybko. Wiedziałem, pierwsze czytałem, że Kuba odchodzi. To... No, po prostu nie czekałem, że przyjdzie oferta stąd, ale wiedziałem, że odchodzi i wszystko się to zrobiło w parę dni. Pierwszy mi zadzwonił do mnie menedżer i mówił, że jak się zdecyduję, to muszę jeszcze w ten dzień uciekać do Wrocławia. No i zdecydowałem się, no to od razu pakowałem się i szedłem. Czyli długo nie zastanawiałeś się, nie wahałeś się. Jak usłyszałeś Śląsk, to szybko było, to jest miejsce takie, gdzie jest fajnie i mogę tam pójść. Powiem tak, miałem do godziny się zdecydować. To było bardzo szybko, ale ta decyzja nie była trudna, bo parę razy już byłem we Wrocławiu i żonie się bardzo, bardzo podobało. Byłem tutaj u Marcina Robaka, jak jeszcze byłem w Poznaniu. To nam się bardzo podobało, a głównie żona, że była zadowolona. Bo jak powiedziałem, że jest w ciąży, to musimy słuchać. No a cieszę się, że jestem tutaj. No i mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Czyli czasu na konsultacje z Robertem Pichem, z Krajanem za bardzo nie było? Nie było czasu. Naprawdę, było to bardzo szybko. Wszystko się działo. No ale mamy teraz, jesteśmy razem w pokoju, to mamy z kimś w końcu w Polsce, w pokoju, to mam szansę pogadać po słowacku. I co jest fajne, no i wszystko mi mówi, tylko że jest dobrze, to ja mu wierzę. Czyli cieszysz się, że Krajan jest w drużynie? Tak, bo pierwszy raz mam tutaj w Polsce Słowaka. No i mówiłem mu, że już jak będę do niego gadać po polsku, żeby nie był zdziwiony, bo nie jestem na to przyzwyczajony. Czyli można powiedzieć, że już tak dosyć mocno jesteś spolszczony? Tu w Polsce czujesz się jak u siebie, rozmawiamy bez problemu. Czujesz się tak trochę już Polakiem? Nie, no jestem Słowakiem, czułem się Słowakiem, ale naprawdę te... Niektóre słowa, jak przychodzę na Słowację, to mi się zdarza, że po polsku to wiem powiedzieć i po słowacku mi tak nie dochodzi, muszę trochę czasu, ale to parę razy mi się tak zdarza, no to dlatego, bo tylko w polski rozmawiam tutaj, to dlatego, także się śmiejemy z tego, no ale tak jest. Pewnie jakbyś grał na innej pozycji, byłoby ci łatwiej być w drużynie z jakimś rodakiem, no bo Słowaków, bramkarzy w polskiej lidze dosyć dużo. Z czego to wynika, jak myślisz? Naprawdę mamy dobrą szkołę bramkarską, to muszę powiedzieć, ale no też dużo Polaków jest za granicą, bardzo dobrych. Od razu jak ktoś dobrze zagra, chociaż pół sezon, to wjeżdża i naprawdę macie wy lepsi bramkarze od nas, to tylko muszę powiedzieć, bo tak jest. No i my dlatego mamy tu więcej, bo dobrze się tu czujemy. Naprawdę ta aklimatyzacja jest bardzo szybka, język jest łatwy. Jak przychodzimy, jak ja przychodziłem, to rozumiałem dużo. Mówić to nie, to naprawdę to nie, to było trudne. Ale za pół roku coś tam już gadałem i to myślę, że to jest bardzo dobrze. Jak ocenisz miniony sezon w swoim wykonaniu i też drużyny, bo chyba były większe oczekiwania i co do Lecha, i ty chyba też na więcej liczyłeś, tak mi się wydaje. No tak, oczywiście. Sezon był bardzo trudny, jeden z najgorszych w moim życiu, ale tak bywa, czasami jest tak, że raz jesteś w górę, raz na dole, no to
niestety, no, nie tylko mnie wyszedł zły sezon, ale większość w Poznaniu. No a teraz liczę, że będzie lepiej, mam nadzieję, bo teraz też kibice Śląska też czekają lepsze wyniki, no to mam nadzieję, że dobrze pracujemy, to mam nadzieję, że będzie okej. A masz sobie coś do zarzucenia w tym sezonie? Coś mogłeś zrobić lepiej, tak jak patrzysz z perspektywy czasu, bo ta rywalizacja też twoja z Jasminem Boriczem tak z oddali, tak dosyć dziwnie wyglądała i te dziwne decyzje trenerów, takie roszady w bramce. Tak, my byliśmy na bardzo równym poziomie z Jasminem, bardzo dobrze współpracowaliśmy, byliśmy kolegami dobrymi. Nie mieliśmy żadnego problemu, to było super. Ja akceptowałem, jak bronił on akceptował, jak ja broniłem. To no tak wyszło. Pierwsze, jak przyszedłem, to bronił on, potem ja długi czas broniłem. No i potem tak na zmianę. Potem w końcu już więcej on bronił. Ale tak wyszło. No. Wyszło tak, że oba nas skończyło i super, że znaleźliśmy sobie kluby i możemy dalej pracować w takich klubach. A dla ciebie to była komfortowa sytuacja, że miałeś takiego równego przeciwnika, że mogliście dzięki temu rywalizować i podnosić swoje umiejętności, czy ważniejszy jest komfort psychiczny, że jest się tą jedynką, tym pierwszym bramkarzem? Pytam, bo w Śląsku na razie też trwa ta rywalizacja i też nie wiadomo, jakie będą decyzje trenerów. Myślę, że każdy inaczej to bierze. Jednemu jest wygodnie, jak jest spokojny, wie, że będzie bronić, i drugiemu oczywiście inaczej. Czas pokaże. Myślę, że zawsze każdy bramkarz czy zawodnik łapie doświadczenie. I to było bardzo fajne, że takiego miałem bramkarza. To mi się zdarzyło w pierwszym klubie, że miałem takiego bardzo dobrego kolegu. No i też nauczyłem od niego coś, dało mi to bardzo wiele, muszę powiedzieć, bo naprawdę musiałem każdy trening, każdy mecz być bardzo, bardzo skoncentrowany. No i wiedziałem, że jak źle zagram, to skoczy on, po prostu tak jest, a dlatego te postępy są lepsze, mi się wydaje, bo jest presja i tego zawodnika ciska wszystko do przodu. To jak oceniasz po tych pierwszych treningach konkurentów do bluzy z numerem 1 w Śląsku? No będzie trudno, to już widziałem pierwszy dzień. Naprawdę bramkarze tutaj są na bardzo dobrym poziomie, muszę powiedzieć. Ale też są dobrymi chłopakami. Na razie jest dobra współpraca, to zobaczymy, to jeszcze jest drugi dzień treningów, to za szybko mówić. Wracając jeszcze na chwilę trochę do historii. Na Słowacji byłeś w glorii, chwały i zwycięski, mistrzostwo, puchar. W Polsce tych trofeów nie udało się za wiele wywalczyć. Czujesz gdzieś jakiś taki niedosyt? Czy może wierzysz, może ze Śląskiem, że jeszcze się po jakieś trofeum uda sięgnąć? No tak, bo byłem przyzwyczajony tam na Słowacji, że zdobyłem tego, może mogę powiedzieć, że dużo. No, jak przyszedłem do Ruchu, to oczywiście tam graliśmy o trzymanie, to było inaczej. Na to nie liczyłem, ale w Lechu oczywiście liczyłem na jakiś sukces. I teraz jak patrzyłem do tyłu, byliśmy bardzo, bardzo blisko. Ci już puchar, ci już mistrzostwo. Jest niedosyt, żałuję tego, ale takie życie. No. Niestety nie udało się. A wspominasz jeszcze czasem tę sytuację z czasów gry w Slovanie, ten błąd, który tak można powiedzieć zadecydował o tym, że musiałeś opuścić klub, gdzie tam właściciele trochę się zirytowali, że jakby nie ta sytuacja, to ta twoja kariera mogłaby się trochę inaczej potoczyć? Myślę, że to był
Media piszą, że dzięki temu odszedłem, ale to nie jest tak, bo ten mecz wygraliśmy. To po prostu błędy się zdarzają, ale ten mecz wygraliśmy. To myślę, że każdy popełnia błędy. A mieliśmy szansę na rewanż, że ten przegraliśmy i dlatego decyzja była taka. Nie żałuję niczego, jak było. Myślę, że tak miało być i cieszę się, że tak się potoczyło, bo do Polski mam blisko, to dzięki temu tutaj trafiłem. Błędy zdarzają się najlepszym, chociażby Kariusowi ostatnio. I pozycja bramkarza jest taką, gdzie no spoczywa duża presja. Ty już jesteś doświadczonym bramkarzem. Wiele sytuacji ci się zdarzyło, wiele przeszedłeś. Jaki masz sposób na radzenie sobie z taką presją, tak? No bo jeżeli popełni zawodnik jakiś inny w polu, to ktoś jeszcze za nim jest, a na końcu ty, a za tobą już nie ma nikogo. No niestety tak to jest, że bardzo bramkarz jest widoczny. Jeden błąd i wszyscy to widzą. Napastnik nie strzela bramkę, ale drugi mecz strzela i już jest super. No ale takie... Bramkarze sobie wybrałem. No i z tym żyję i myślę, że zrobiłem dobrze, bo naprawdę czułem się dobrze w tej bramce. I radzę sobie tak, że po prostu o tym, jak zrobię błąd, nie myślę o tym. Naprawdę pomaga to bardzo, bo trzeba się koncentrować na następną sytuację i to bardzo pomaga. Jak myślę o tym coraz więcej, że zrobiłem błąd, to po prostu nie skupiam się na tym, co robię i po prostu to nie jest dobrze. Tyle. Wspominałeś, że dobrze, że wybrałeś bramkarza, bo początki kariery zaczynałeś jako obrońca, z tego co słyszałem. Pomaga ci to też trochę, też w jakim wieku, bo nie dotarłem do informacji, w jakim wieku przestawiłeś się z tą pozycją. Czy gdzieś ta gra jako defensor pomaga ci w roli bramkarza? Zaczynałem, jak byłem bardzo, bardzo młody, to jeszcze na początku, jak zaczynałem grać w piłkę, to zaczynałem na stoperze. Jakieś doświadczenia tam za bardzo nie złapałem, ale coś tam mi się przykleiło. No i po prostu chcę robić co najlepiej, to co robię i zawsze jest nad czym pracować. Okej, wróćmy z tych czasów młodości do teraźniejszości. Jesteśmy tutaj w Rogli na zgrupowaniu. Już o konkurentach wspomniałeś, a jeśli możesz zdradzić, czy rozmawiałeś z trenerem o swojej roli, jak on cię widzi, jak będzie przebiegać ta rywalizacja, czy będziecie występować w sparingach, coś takie ustalenia jakieś były, jakieś rozmowy? Rozmowa była aż po podpisaniu umowy. Ale żadne takie konkrety nie były, ci będę bronić, to myślę, że w żadnym klubie to pewności nie dają. Wszystko pokaże na boisku, każdy ma szansę. Ja mam też, walczę i staram się pokazać co najlepszej strony. To pewność, taką pewność jeszcze w żadnym klubie nie miałem, żeby mi ktoś przyszedł i powiedział, że będę bronić. Podpisałeś roczny kontrakt z opcją przedłużenia na kolejne 12 miesięcy. Czy możesz zdradzić, jakie tam są warunki? Czy to klub może przedłużyć? Czy ty? Czy musisz zagrać w iluś meczach? Jak to wygląda? No mam tam w kontrakcie, ile minut musimy zagrać, żeby się umowa przedłużyła. No i zobaczymy. Wiem, że jak będę grał, to się przedłuży i tyle. Staram się, jak powiedziałem, co na lepszej strony i potem trener zdecyduje. Nie zaglądając też w metrykę, ale już niedługo skończysz 30-35 lat. Jak dla bramkarza, no to żaden wiek jeszcze duży nie jest. Ale czy ty gdzieś myślisz o dalszym jakby planie na siebie? Ile byś chciał zagrać? No bo zdrowie chyba dopisuje na razie w miarę, więc kontuzje nie powinny przeszkodzić w treningach i graniu. Tak,
miałem kolegów na Słowacji, co grał 42 lata miał i grał na poziomie Ekstraklasy. To jakby się mi to udało, to by było bardzo, bardzo dobrze. No ale nie patrzę daleko do przodu. Patrzę teraz, mam tutaj na rok kontrakt, wiem, że będę tutaj rok i potem zobaczymy, ile chcę grać. No, chciałem być co najdłużej. Wszystko zależy od zdrowia, od formy, no i wszystko. I rodzina też, bo już teraz też drugi chłopak mi się urodzi. To cieszę się bardzo, no i zobaczymy, jak mówię. Nie patrzę daleko do przodu. Tutaj skupiam się na pracy, na tym, w tym roku chcę się pokazać dobre strony i tyle. Stawiasz sobie jakieś cele? Nie wiem, jeżeli nie uda ci się odpukać, wywalczyć miejsca w wyjściowej jedenastce, to będziesz myślał o jakiejś zmianie klubu? Czy na razie w ogóle jest tu i teraz, walczysz i o przyszłości nie ma co myśleć? Tak, myślę, że nie ma co myśleć. Skupiam się na teraz. Dałam sobie krótki cel, to znaczy teraz dobrze pokażę się z dobrej strony i bronić. Tak jak koledzy, myślę, że też chcą się pokazać z dobrej strony i bronić. Myślę, że to jest normalne, że nie patrzę do przodu i co ma być, to będzie. A w przyszłości powrót na Słowację, czy może gdzieś tutaj zostanie na dłużej w Polsce? Nie, no chcę wracać na Słowację. Mam tam rodzinę przede wszystkim, która tutaj w Polsce mi brakowało. Oczywiście wiem sobie wyobrazić tutaj mieszkać, bo tutaj też już przyjacielów jakichś mam za ten czas, ale naprawdę chcę wrócić. I, no i zaczynamy sobie budować domek powoli, no to już jesteśmy zdecydowani.